Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczęść Boże, Pani Minister, witam Szczęść serdecznie. Boże, witam Pani Minister, zapewne to będzie pytanie retoryczne. Czy program Wyprawka, czy program 300+, Dobry Start, cieszy się dużym powodzeniem? Tak, Dobry Start jeszcze, panie redaktorze, nie jest na mecie, bo trochę czasu przed nim, ale półmetek jest i osiągnięty znakomitym rezultatem, bo przecież napływ wniosków trwa dopiero od 1 lipca i wtedy przyjmowaliśmy wnioski tylko internetowe. A dzisiaj wiemy już, że złożono ponad 2 miliony 330 tysięcy wniosków, a ogólna liczba uprawnionych rodzin, tak? Rodzin, nie z świadczeń, które będzie wypłacone, to 3 miliony 400, więc naprawdę rodzice się zmobilizowali, wyjątkowo wcześnie składali te wnioski i to, co nawet było zaskakujące i czego się może nawet nie spodziewaliśmy, aczkolwiek nie było żadnych problemów z realizacją tego zadania, to samorządy rozpoczęły pierwsze wypłaty wcale nie w sierpniu, ale nawet w lipcu. A właśnie, jak sobie samorządy radzą z tym programem? Czy państwo mają jakieś sygnały, że tu czy ówdzie są problemy, czy może wręcz przeciwnie, to bardzo gładko idzie? To idzie dobrze, naprawdę, biorąc pod uwagę, że czasu do przygotowania tego programu nie było też z wiele, że uruchomienie tego programu było w okresie wakacyjnym i w tym okresie również zaczęło się zbieranie wniosków na nowy okres zasiłkowy programu Rodzina 500+, czy świadczenia rodzinne, czy na fundusz alimentacyjny, bo od sierpnia na to wszystko składamy też te wnioski, to obsługa, szybkość wydawania odpowiedzi, nie zawsze wydawania decyzji, ale rozpatrzenia tych wniosków naprawdę jest bardzo dobra. Myślę, że ćwiczenia, które mamy za sobą dwukrotne związane z 500-ką, sprawdzenie wszystkich systemów informatycznych, ten kanał informatyczny, ale również sprawność samorządów w informowaniu o punktach, zbieraniu, rozpatrywaniu jest już naprawdę spora. Także możemy dzisiaj powiedzieć, że to jest duża umiejętność takiego organizacyjnego sobie poradzenia z taką dużą ilością wniosków. Chociaż powiem, że my jako strona rządowa mieliśmy świadomość, że musi być jakaś też zachęta dla samorządów. Dlatego zastosowaliśmy zupełnie innowacyjne, nowe rozwiązanie w stosowaniu finansowania samorządu. Czyli powiedzieliśmy, tak, te osoby, które rozpatrują te wnioski, które będą tak intensywnie przez te miesiące pracowały, powinny być dodatkowo też wynagradzane i w kosztach obsługi zawarliśmy taki obowiązek, że co najmniej 80% tych kosztów obsługi idzie na koszty osobowe. Od jednego wypłacanego świadczenia gmina otrzymuje 10 zł. Nie jednego wniosku, bo na jednym wniosku możemy starać się o świadczenia dla trójki, czwórki dzieci, tak? Czyli na każde to świadczenie. Także ani gmina, ani pracownicy, którzy to obsługują, nie mają najmniejszych powodów do tego, żeby mówić, że obsługa tego zadania została też błędnie albo zbyt nisko wyceniona i to procentuje tą dużą też sprawnością organizacyjną. Pani minister, myślę, że ważną informacją jeszcze dla naszych widzów będzie ta informacja dotycząca terminu składania tych wniosków. Kiedy jest tak zwany deadline, że po tym terminie, jeśli ktoś złoży, tych pieniędzy już nie dostanie. Kiedy jest ten ostateczny termin? Ostateczny termin na złożenie wniosku, żebyśmy jeszcze te 300+, cały czas podkreślam, nie z samorządowych pieniędzy, tylko z rządowego programu Dobry Start, z tej piątki Morawieckiego otrzymali, to nie możemy składać tego wniosku w grudniu. Jak ktoś się przypomni sobie, że już dzisiaj w radiu powiedziałam też, w grudniu po południu nie ma, w grudniu nie dostaniemy świadczenia. Jeżeli złożymy w listopadzie, to jeszcze tak. Ale proszę Państwa, no nie odkładajmy na ostatnią chwilę. Na pewno tych wydatków jest sporo we wrześniu, czy jeszcze w październiku. Samorząd ma 2 miesiące na rozpatrzenie tego wniosku, więc naprawdę lepiej jest złożyć ten wniosek drogą papierową, bo można to robić od 1 sierpnia, lub tą wygodną drogą internetową. I wtedy dostaniemy to świadczenie 300+, ale przy okazji
Chcę też przypomnieć, że te rodziny, które korzystają z programu 500+, mają decyzje wydane do 30 września, więc sierpień i wrzesień jeszcze idą wypłaty, ale żebyśmy nie mieli przerwy w październiku, to musimy już składać wniosek w sierpniu, bo w innym przypadku możemy dostać z wyrównaniem, ale może się tak zdarzyć, że nie dostaniemy na przykład świadczenia w październiku, tylko w listopadzie dostaniemy wyrównanie. Więc składajmy dzisiaj już, o to proszę, składajmy wniosek na dobry start, ale jeżeli należy nam się to świadczenie wychowawcze, to również świadczenie 500-kowe należałoby też złożyć. Pani minister, jak pani skomentuje taką informację? Jeden z wójtów zdecydował, że skoro rodzice dostają na dzieci 300+, to wójt zawiesił wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych. Jako skandaliczną decyzję. Absolutnie skandaliczną decyzję, zupełnie nierozumiejącą intencji rządu, strony rządowej. Ja zwracam uwagę, że wyprawka jest świadczeniem bez kryterium dochodowego. Z tego świadczenia może skorzystać nawet rodzina dobrze sytuowana. Wójt swoją decyzją pozbawia świadczenia rodzin stypendium socjalnego, w którym stosowane jest kryterium dochodowe. Czyli uderza tak naprawdę w rodziny, w których dzieci zasługują na stypendium, zapracowują sobie też nauką na to stypendium i które im się należy. Uważam, że to są jakieś głęboko społecznie niesprawiedliwe, nietrafione decyzje. Nie wiem, czy jest motywowane tu też może takim politycznym działaniem. Skoro rząd daje 300+, to ja nie muszę dać takiego świadczenia. Absolutnie nie. To jest niewłaściwe, należałoby skierować kontrolę do takiego samorządu i sprawdzić, bo też są takie głosy, że nauczyciele w niektórych szkołach proponują rodzicom wprowadzenie innych podręczników niż podręczniki darmowe. No też argumentują tym, że teraz jest 300+, więc może zmieńmy podręcznik rządowy na inny podręcznik, za który trzeba już zapłacić. To znaczy, że co? Że polityka wdziera się do podręczników szkolnych? Bo ja rozumiem, że to jest znowuż wójt, czy decyzja, czy szkoła, czy nauczyciel. Nieżyczliwe rozwiązaniom takim rządowym, który stwarza warunki korzystania z nieodpłatnego podręcznika, bo może ktoś podsunął mu co? Lepszy, droższy? No nie jestem w stanie zrozumieć takiej argumentacji. No trzeba po prostu powiedzieć rodzicom, żeby byli niezwykle uważni, żeby się nie nabierali na takie nieodpowiedzialne pomysły czasami samorządowców, a czasami też, jeżeli pan mówi, że to przykład nauczycieli, to nauczycieli czy dyrekcji szkół. Pani minister, czy jest jakieś ograniczenie w wydawaniu tych 300 zł, jakie otrzymają rodzice w ramach programu Wyprawka czy dobry Start? Czy rodzice mogą wydać niemalże na dowolną rzecz? Jak to jest? Dziękuję za to pytanie, ponieważ w mediach pojawiły się takie dywagacje. Kto będzie kontrolował? Czy powinniśmy sprawdzać? Ba, nawet pojawiły się takie pomysły, że naprawdę trzeba by było sprawdzać, bo przecież rodzina nie wie, na co wydawać pieniądze. My, mówię tu jako strona rządowa i w momencie, w którym ten pomysł wyprawki szkolnej prezentował premier Morawiecki, absolutnie przez jedną sekundę nie myśleliśmy o tym, żeby kontrolować sposób wydatkowania kwoty 300 zł. Przez 3 400 000 rodzin dla tych ponad 4 milionów dzieci, bo nie warta skórka wyprawki, ale nawet to nie jest tym powodem, że my nie sprawdzamy tego. No naprawdę jesteśmy głęboko przekonani, że autonomia rodziny jest niezwykle ważna. Poza tym mamy głębokie zaufanie do polskich rodzin i przekonanie, że naprawdę mama czy tata czy rodzice wiedzą, jakie są potrzeby dziecka, co trzeba kupić nowe, co może jeszcze być w tym roku wykorzystane i że finansowali te wyprawki, wyposażali swoje dzieci przez wiele, wiele lat, nie mając takiego wsparcia, więc wiedzą, jak to zrobić i naprawdę
zrobią to najlepiej z wszystkich. No któż miałby decydować? Szkoła? Pracownik socjalny? Mielibyśmy dawać paragony? No to jest pomysł zupełnie, zupełnie ten wariant nie był przez nas rozważany. Czy 300 plus pomoże partii rządzącej w tej kampanii wyborczej i w tych wyborach samorządowych? 300 plus pomoże polskim rodzinom w tym, żeby dzieci mogły realizować swoje marzenia o może lepszym wyposażeniu. Pomoże w takim trudnym okresie, kiedy kończą się wakacje, a w wakacje też te wydatki są spore i rodzina jest obciążona, a już rodzina wielodzietna, największymi wydatkami związanymi z rozpoczęciem roku szkolnego, albo to przybory szkolne, a to tornister, kredki, obuwie sportowe, koszulki, wszystko co jest na WF związane na inne ćwiczenia praktyczne, muzyczne i tak dalej. Partia rządząca, jeżeli chodzi, mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości, oczywiście o naszym rządzie, nie musi wykonywać tego typu ruchów, prowadzi konsekwentną, dobrą politykę społeczną, politykę rodzinną od pierwszych dni swoich rządów, realizuje swój naprawdę program, z którym szliśmy do wyborów i nie musi stosować żadnych sztuczek i myślę, że absolutnie nie w tych kategoriach należy to rozpatrywać. Pani minister, zatrzymajmy się na chwilę. Jesteśmy wiarygodni, bo konsekwentnie tą politykę realizujemy społeczną. Zatrzymajmy się politykę na chwilę dla rodzin. Przy programie jeszcze 500+. Jednym jakby motywów wprowadzenia tego programu była poprawa wskaźników demograficznych i rzeczywiście to się udało w 2016 roku. No tymczasem w 2017 roku już te wskaźniki spadają. Na przykład w maju urodziło się o 32 tysiące mniej o 32% i 11% mniej niż w zeszłym, w maju ubiegłego roku. Ten spadek jest. No, nie mówmy o spadku, bo byśmy musieli się odnosić do tego okresu, w którym nie było programu 500+. Więc jakby spokojnie, jeden rok jest rekordowy, przekroczyliśmy te ponad 400 tysięcy urodzeń, było prawie tam 20 tysięcy urodzeń więcej niż w roku poprzednim. Konia rzędem temu, kto za mną powiedziałby wtedy, że te 400 tysięcy nieosiągalne będzie przekroczone, a tak się stało i to był bardzo dobry rok rzeczywiście tego efektu, tej świeżości działania programu też 500+, ale przede wszystkim decyzji rodzin. Ale już w końcówce roku 2016, listopad i grudzień miał wzrosty o 5 tysięcy liczby urodzeń w stosunku do roku 2015, więc proponuję nie odnosić tej liczby urodzeń do, tylko i wyłącznie do roku 2017, bo tu są spadki, ale też był miesiąc wzrostu, poczekać dwa jak to wypadnie w całym, tak. Ale do roku 2015 albo roku 2014, ale też brać przede wszystkim pod uwagę fakt, że w tym roku czy w kolejnych latach będzie nam malała nie tylko liczba, może maleć liczba urodzeń w tych liczbach bezwzględnych, ale jest mniej po prostu kobiet, które są w tym wieku, w którym rodzą dzieci. Tak? Czyli to też ma wpływ, ilość kobiet będących w tym wieku, w którym decydują się na dzieci. I ten spadek rzeczywiście w tym pierwszym półroczu jest może o 5,5 tysiąca w stosunku 2017, ale absolutnie wyższy niż 2014, niż 2015. I gdybyśmy to odnieśli do tak zwanych wysokich prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, to ta liczba urodzeń tu się mieści. Poczekajmy, aż pokażemy, jak to jest we wskaźniku dzietności. Jest mniejsza liczba urodzeń niż w 2017, ale mówię, większa niż w latach, w których nie było programu 500+. Pani minister, krytycy programu 500+ podnosili jeszcze jedną sprawę, mianowicie chodzi o wycofanie się z rynku pracy mam, które zdecydują się na pracę w domu, rezygnując z pracy zawodowej, a tym samym też i z no, tej aktywności, o której też bardzo często zależy rządowi, przedsiębiorcom i tak dalej. Czy rzeczywiście to się potwierdza, że młode mamy wychodzą z rynku pracy i też ten brak rąk na rynku spowodowany jest programem 500+. Panie redaktorze, a ja mam wrażenie, że te głosy ekspertów, ale nie ekspertów, tylko tych czasami wrogów programu 500+, w ostatnich czasach mocno ucichły, a gdyby to było rzeczywiste takie pokrycie, to chyba grzmiałyby od rana do wieczora i mówiły, jakie wady i jakie zagrożenia niesie też ten program.
Jeżeli mówimy o tym, że młode mamy wypadają z rynku pracy, to jeżeli młode mamy zajmują się wychowaniem dwójki, trójki, malutkich dzieci, to absolutnie nie widzę w tym nic złego. To jest okres, w którym dziecko potrzebuje największego poczucia bezpieczeństwa, największej bliskości matki i jeżeli mama po okresie wychowania, bo dochodzi do wniosku, że do wieku przedszkolnego chce sama sprawować opiekę, bo dzieci w tym wieku częściej chorują, bo ma drugie dzieci czy trójkę dzieci, to jest naprawdę jej osobista decyzja, ma prawo tą decyzję podjąć, a program 500+ umożliwia jej to zrealizować. Natomiast kobiety też wracają na rynek pracy, są świadome tego, że muszą pracować na swoją też na rzecz swojej rodziny, bo w Polsce trudno jest utrzymać się z jednych dochodów. Natomiast rzeczywiście zdarza się tak, że dzisiaj nie znajdziemy tak chętnie osoby do zatrudnienia gdzieś na czarno, jak to się kiedyś płaciło za 3 zł, za 4 czy 5 zł. Dzisiaj mamy stawkę godzinową i dzisiaj kobieta, jeżeli ma dylemat, czy zostawić rodzinę i gdzieś pracować za parę groszy, robi normalny rachunek ekonomiczny, jak jej godziwie zapłacimy. Jak ma dobre warunki pracy, może godzić tą rolę rodzicielską i rolę zawodową, to ona takie decyzje będzie podejmować. Natomiast o dziwo, panie redaktorze, to mnie zaskoczyło, bo w kilku miejscach raczej słyszałam, mówię to po raz pierwszy, nie o tym, że to kobiety też potrafią zostawiać tą pracę, ale potrafią też zostawiać z tego powodu czasami albo nie podejmować mężczyźni, więc daleka bym była od takich uogólnień. One, te szacunki są bardzo ostrożne, odbiegające od tych, którymi nas straszono naprawdę na początku wprowadzania programu, a dzisiaj każde pracujące ręce do pracy na znakomitym rynku pracy, na tym najniższym bezrobociu, to głównym oskarżonym jest program Rodzina 500+. Ja się cieszę, że nikt nie mówi, że susza jest też z powodu programu Rodzina 500+, bo nie jest. Tam na to się składa, proszę Państwa, wiele czynników. Proszę o uczciwą, rzetelną analizę i takie rzetelne podejście. Pani minister, teraz skoro mówimy o mamach, które w tej chwili wychowują dzieci, to powiedzmy kilka słów o mamach, które już wychowały dzieci, poświęciły się właśnie wychowaniu swoich dzieci, rezygnując z pracy zawodowej, no i przez z tego powodu nie miały odprowadzanych składek. Jak wygląda w tej chwili program emerytury matczyny? Rząd nad tym pracuje. Jak to w tej chwili jest? Na naszym kwietniowym kongresie Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki, pani premier Beata Szydło właśnie powiedzieli o tych emeryturach matczynek dla mam, które wychowały czwórkę dzieci. Wczoraj ten projekt został wpisany do pracy Rady Ministrów. I lada dzień upublicznimy szczegóły tego rozwiązania, które będzie gwarantowało mamom, które, ale też jeżeli jest taka sytuacja, że ojcowie wychowali, bo byli wdowcami, czwórkę dzieci, prawo do najniższego świadczenia emerytalnego, mimo niespełnienia warunku wymaganego stażu pracy, ale o szczegółach naprawdę w najbliższym tygodniu rozumiem, dowiemy się ale więcej. To będzie dotyczyło tych osób, które w tej chwili mają wiek emerytalny albo kilka lat temu ten wiek emerytalny osiągnęły i nie mają tych wypracowanych składek i te osoby mogą liczyć na to świadczenie. No ja powiem wyraźnie, to jest oczywiste dla mnie, być może nie dla każdego, że warunkiem otrzymania takiego świadczenia jest spełnienie tego minimalnego wieku emerytalnego. I oczywiście nikt, kto ma niższy wiek emerytalny niż 60, nie będzie miał prawa do tego świadczenia. Mówimy tu o kobietach, o spełnieniu warunków wieku emerytalnego co najmniej 60 lat dla kobiet, jeżeli zdarzyłby się przypadek mężczyzny, to 65 lat i warunków, które będą określone w ustawie, która w najbliższym czasie zostanie skierowana do konsultacji społecznych i międzyresortowych, ale tak jak powiedziałam, szczegóły w najbliższym czasie. Pani minister, to kiedy będą podwyżki emerytur? O to pytają emeryci, bo nawet statystyki pokazują, że to jest ta grupa osób, która w tej chwili ma najtrudniejsze warunki do funkcjonowania. Panie redaktorze, nie ma żadnej tajemnicy, tak powiem, bo waloryzacja odbywa się co roku zgodnie z ustawą. Waloryzacja jest od 1 marca.
I mogę tylko powiedzieć, że na podstawie kwot, które są przeznaczone na waloryzację, a wiem, jakie to były kwoty nawet w ostatnich 5 latach, że o ile w zeszłym roku było ponad 5 miliardów złotych, to na waloryzację w roku 2019 będzie rekordowa kwota niemalże... To jest waloryzacja, to nie podwyżka. W 2019 roku będzie 7 miliardów, ale proszę zobaczyć, jaka to jest waloryzacja. Oczywiście, że waloryzacja pozwala nam utrzymać siłę nabywczą świadczenia i nawet wtedy, jak mówimy, że jest to waloryzacja 50 zł, to jeżeli co roku i rok do roku policzymy 50 i 50 i w ciągu 3 lat ta niska emerytura wzrasta nam o 150 zł, to jest to pewna kwota. Jesteśmy już po czasie antenowym, ale jeszcze jedno pytanie muszę zadać. Co z programem Emerytura 500+. Cały czas analizujemy naprawdę sytuację emerytów o najniższych świadczeniach. Głęboko nam to leży na sercu. Czyli kiedy można spodziewać się tych środków dla tych osób? Ale ja nie powiedziałam Państwu, że tu będzie to świadczenie absolutnie 500+ dla emerytów. Planujemy takie rozwiązania, które zawsze wspierają mocniej tych, którzy najbardziej potrzebują, a więc mają niskie świadczenia. Myślę, że na początku następnego roku będziemy wiedzieli wszystkie szczegóły. Dziękuję pani minister. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za wizytę w naszym programie. W tym wydaniu gościła w naszym programie pani minister Elżbieta Rafalska. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia już jutro, godzina 21:40, początek naszego spotkania. Teraz życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.